Na początek wykonaj te trzy działania, aby określić długości odcinków x, y, z. W pierwszym działaniu jedną drugą przepisz, znak mnożenia przepisz i znajdź wspólny mianownik działania, które mamy w nawiasie. Wspólnym mianownikiem będzie liczba 12, a to oznacza, że tą trójkę muszę pomnożyć przez 4 i teraz uwaga, jeżeli Mianownik rozszerzam przez taką liczbę, to przez identyczną liczbę musimy rozszerzyć licznik tego ułamka. Podobnie w drugim ułamku. Tutaj musimy czwórkę rozszerzyć przez 3, żeby otrzymać mianownik równy 12, więc licznik też muszę pomnożyć przez 3. Stąd w nawiasie otrzymamy działanie tej postaci. Jak odejmiemy ułamki, otrzymamy wynik równy 5 dwunastych a jak wymnożymy takie dwa ułamki to otrzymamy taki wynik teraz obliczamy długość odcinka Y pamiętajmy o kolejności wykonywania działań pierwsze działanie to działanie w nawiasie więc jedną drugą przepisz znak minus przepisz i znajdź wspólny mianownik dla tych dwóch ułamków to będzie liczba 12 więc tutaj musisz pomnożyć przez 4 tutaj przez 4 tu przez 3 tutaj przez 3 Z nawiasu otrzymamy jedną dwunastą. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch ułamków będzie liczba 12. To oznacza, że tu muszę pomnożyć przez 6 i tutaj przez 6. I to jest wynik tego odejmowania. Następnie liczymy długość trzeciego odcinka. Pierwsze działanie to działanie w nawiasach. Więc poszukajmy wspólnych mianowników w tych ułamkach. Tutaj będzie liczba 6 wspólnym ułamkiem, więc ten mianownik muszę pomnożyć przez 2, ten mianownik przez 3. Tutaj przez 2, tutaj przez 3. Natomiast w drugim nawiasie wspólnym mianownikiem będzie liczba 12. To tutaj muszę pomnożyć przez 3, tutaj przez 4, tu przez 3, tutaj przez 4. 2 szóste odjąć 3 szóste to minus 1 szósta. 3 dwunaste odjąć 4 dwunaste to minus 1 dwunasta. I teraz zauważ, że ta potęga dotyczy zarówno znaku minus, jak i całego ułamka, czyli musimy jedynkę jeszcze podnieść do kwadratu i szóstkę do kwadratu. No to wróćmy do minusa. Minus do kwadratu to plus, więc on znika. Następnie 1 szósta do kwadratu to 1 trzydziesta W drugim nawiasie otrzymamy 1,144. Wspólnym mianownikiem będzie liczba 144, to oznacza, że tutaj muszę pomnożyć przez 4, tutaj przez 4. Otrzymamy 4,144. 44, jak do, do tego dodamy jedną 144, to wynikiem będzie 5,144. 144. Następnie te trzy wyniki, te trzy ułamki, które otrzymaliśmy w wynikach, doprowadźmy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie liczba 144. Tą liczbę muszę pomnożyć przez 6, żeby otrzymać 144. Tutaj też przez 6. O, taki będzie wynik, gdy mianownikiem tego ułamka będzie liczba 144. Teraz tutaj. W tym przypadku otrzymamy 60 144. No i trzeci wynik to 5 140, 144. Następnie wybieramy te mm, ułamki, które są.

Ułamkiem mniejszym od odcinka y o długości 60144. Stworzyliśmy tą nierówność, ponieważ chcąc wykazać, czy trójkąt istnieje lub nie istnieje, musimy skorzystać z twierdzenia o nierówności trójkąta. I to twierdzenie mówi, że jeśli suma dwóch krótszych odcinków jest większa od najdłuższego odcinka, to wtedy trójkąt istnieje. Natomiast my otrzymaliśmy sumę dwóch krótszych odcinków, która jest mniejsza od najdłuższego odcinka. Stąd wniosek na podstawie tego twierdzenia twierdzenia o nierówności trójkąta wniosek jest taki, że ten trójkąt nie istnieje. Wnioskujemy więc, że suma długości dwóch krótszych odcinków jest mniejsza od najdłuższego odcinka, więc na mocy twierdzenia o nierówności trójkąta stwierdzamy, że taki trójkąt nie istnieje, co kończy dowód.